Dobry wieczór Państwu. Jak zwykle zapraszam do subskrypcji i wiadomo. Dzisiaj porozmawiamy o Greenwood Walking, czyli i co można z tego zrobić. Czyli można by to przetłumaczyć po polsku. Usłyszałem taki termin jak drewno żywe. No, czyli po prostu normalnie to jest tak. Stolarze robią... Stolarzy tak otrzymują materiał, prawda, tarcicę sezonowaną, dosuszają ją albo jest materiał z suszarni i tak dalej. I wtedy tam heble idą, równiarki, grubościówki albo takie tam strugi, tak? Natomiast drewno żywe, czyli green woodwalking, to jest domena partaczy, czyli bodgers. Bodgers to byli tacy ludzie na przykład w Anglii, w Wielkiej Brytanii, gdzie właściwie to w Anglii hrabstwo Kent na przykład, albo jeszcze tam Midlands, robili po prostu w lesie, mieli swoje maszyny, że tak powiem, czyli na przykład kobylice i tokarki takie ręczne, na kijek. Zobaczycie w shortach, jak to wygląda. Ja czasem umieszczam swoje tematy. Po prostu jeden z pierwszych filmików, które było, to była właśnie to kareczka moja zrobiona właśnie na sprężynkę ręczna, czyli nóżką i toczysz. Tak więc tak, ale jak do tego się zabrać, nie? No więc ścinasz sobie drewno, drzewo. Zwykle to są mniejsze pnie, żeby można było nimi łatwo operować, i ci bodgers zwykle robili spindles, czyli takie no, prefabrykaty do robienia krzeseł Windsor chair, jak sobie napiszecie w Google, to wyskoczy wam piękne krzesło, które właśnie, do którego nogi i te do oparcia spindles, kołeczki, były robione właśnie przez tych bodgers, którzy w lasach sobie siedzieli i tak dalej. Jak oni to robili? Ścinali drzewo, mieli pień, brali narzędzie takie jak frow, albo siekierę po prostu, i łupali to drewno na pół albo na cztery i dostawali taki blank, prawda? No to jeszcze nie jest blank, ale mamy taki kawałek drzewka. Łupali to siekierą tu, jedna część, prawda? Tu mamy trójkąt, cyk, cyk, cyk. Oczywiście bez sęku, bo sęk to jest masakra przy tym temacie. Musi być bezsęczne drewno, dlatego ulubionym ich gatunkiem drewna to wydaje mi się, że to był jesion, czyli ash. Okej, okay. No i jeżeli już obupali to siekierą, brali ośnik na kobylicę. Kobylica, proszę Państwa, no wiecie jak wygląda w moich poprzednich filmach, coś takiego. Oczywiście syf, wiadomo, praca w re. Brali sobie ośnik, ten jest piękny, no z Malborka po prostu, z fabryki. Do dzisiaj ta fabryka istnieje, ale maszyny produkuje. A w te latach 70., 72. wyprodukowała taki oto ośnik. Bardzo, bardzo oldschoolowy, bardzo dobrej jakości ośnik, nie powiem. No i co powstawało? No powstawało takie coś. Taki blank, powiedzmy, tu jest taki... Sęków nie chcemy do tokarki ręcznej, bardzo zła rzecz. No i tutaj sobie wsadzamy to do tokarki ręcznej, zawijamy sznurek, no i pracujemy. Czym pracujemy? Dłutem. To jest moja ulubiona firma Drell, wiadomo. Ale powiem wam szczerze, że to dłuto jest tanie i bardzo fajne. Czaję się na dłuta pani Marcinkowskiej. No ale no wiadomo, no, cena troszkę większa. To jest dłutko też, takie dostałem od kolegi i je sobie wyrobiłem, i bardzo przydatne dłutko. Skew chisel, czyli taki skośny chisel, to jest na Rex, tak. I kiedyś robiłem recenzję na kanale i też się sprawdza. No a na początku stosuję takie dłutko. To jest też drel krótki, tylko że po prostu sobie dorobiłem rączkę. Paskudna. No więc tak. No i mamy taki blank. Możemy sobie zrobić wszystko właściwie na tej tokarce. Co robimy z tej tokarki?
Na przykład szpatułkę niedokończoną, właściwie spierdzieloną. No ale może coś z tego będzie jeszcze. Robimy sobie dla dzieci grzyby. Parę tych grzybów zrobiłem, te są nieudane. To jest wierzba, bardzo wdzięczny materiał, który nie pęka. Ten pękł na przykład to jest wierzba, która pękła, dlatego że oczywiście gałąź wierzby, prawda? Robimy ekologiczne rzeczy, czyli po prostu gałąź wierzby, wiadomo, głowiastej oczywiście, odrasta bardzo szybko i można pozyskać więcej materiału, więcej natoczenie. Dlatego ja nie ścinam zwykle drzew, tylko po prostu robię z gałęzi. No to jest dla mnie bardziej fajniejsze. No, ale co takiego specjalnego chciałem wam pokazać, to jest zabawka dla dzieci, tutaj uroczysta po prostu, uroczysty kartonik, ceratka z kartonika. To jest zabawka, to jest właśnie angielski typ zabawki, bączka typu. I wykonałem ją z gałęzi dębu, chyba to był dąb czerwony, choć widać, no sama biel została, tutaj trochę twardzieli, tutaj też, no spójrzcie. No i co my mamy tutaj? Mamy taki bączek, możecie sobie zrobić. Nazwałem go czosnek i po prostu ma dziurkę, prawda? On jeszcze nie jest wykończony, chciałbym go polakierować, dać make his mark i takie rzeczy, na przykład takie ozdobienia robimy tym dłutkiem, cyk, 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 jest taki groove, czy rowek i mamy drut z jakąś rączką, wiadomo z czego. To jest drut akurat ze spawarki, tak, więc tak, mamy bączek, tutaj zrobiłem właściwie, no bo jeżeli ścinasz na tokarce, po prostu ścinasz sobie na tokarce, ścinasz, no to dochodzi do pewnego momentu, kiedy może ci się złamać drewno po prostu i wyskoczyć po prostu z wielką siłą po prostu do przodu. No i udało mi się chyba ścienić do takiego momentu, a resztę po prostu wyciągnąłem cały po prostu, całą rzecz, to było tak zrobione mniej więcej, o tak to było na tokarce. I wyciągnąłem po prostu i dokończyłem to ręcznie nożem, testując, czy się kręci. I po prostu, jak widać, to się tak słabo kręci. No ale wykończyłem nożem, żeby to działało. No i jak to działa, proszę Państwa? Robisz dwie dziurki, tutaj jedną większą, drugą mniejszą. Ważne, żeby one były w miarę po prostu pasowały, tak? W miarę okej były zrobione. I teraz tak. Aha, jeszcze kołeczek musisz mieć, taki niedorobiony ten kołeczek, no nieskończona chyba zabawka moim zdaniem, no to jest bukszpan i mamy sznureczek, prawda? Tak więc przez małą dziurkę, cyk, potem przez tą dziurkę przewlekamy sobie ten bączek i nakręcamy, tak, kręcę, cyk, no wolę tak nie robić, ale dobra, no nakręcę to, o, tu sobie jeszcze fajnie ścienię i wędruję bączek do środka, tak, dobra, gotowy do startu? Nie gotowy, bo źle włożyłem, okej, okay. O kurczę, nie, dobrze jest, okej, okay. Czyli tutaj, cyk. Tutaj jeszcze sobie do... Nie, z drugą stronę. Ojej, angielski bączek, proszę bardzo. Spinning top. Jest dużo projektów w necie. To jest tribut dla Bodges, którzy właśnie w Anglii robią takie rzeczy. No i jedziemy. Ten karton jest straszny. Wytraca energię bardzo szybko. Ten bączek potrafi się kręcić chyba z 2 minuty. Dobra, to nara.
Miłego wieczoru, dobranoc.